Szanowni Państwo, witam Państwa serdecznie. Również dziękuję za zaproszenie. Moje nazwisko Jarosław Sosnowski. Jestem głównym specjalistą w Departamencie Usług Cyfrowych w ramach Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego. I w ramach naszego Departamentu rozwijamy tak naprawdę wszystkie systemy, które zostały stworzone, są rozwijane, są utrzymywane przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego jako taki. Dzisiaj to, co chciałbym Państwu przedstawić, tak jak Państwo widzą, raczej perspektywę przyszłościową, to co planujemy, to co się dzieje w tym momencie, jaki kontekst tego, co robimy w tym momencie, będzie miał wpływ na rzeczywistość już w najbliższym czasie. Z wszystkich systemów wymienionych przez Grzegorza Polaka. Skupię się przede wszystkim na naszym najnowszym produkcie, czyli na systemie do obsługi postępowania administracyjnego w budownictwie w skrócie na SOPAB. Projekcie, który w tym momencie jest jeszcze w wersji pilotażowej, natomiast od przyszłego roku będzie systemem powszechnie dostępnym do wykorzystania przez szeroko pojętą administrację zajmującą się tematami związanymi z budownictwem. Państwa tu obecny temat dotyczy, można powiedzieć, w sposób pośredni. Natomiast bardzo chcielibyśmy, żeby dotarła do Państwa informacja, co dzieje się również z naszymi pracami związanymi z rozwojem cyfrowym właśnie administracji. Coś, co dla Państwa być może nie jest widoczne na co dzień. Ale nie wątpię w to, że uznają to Państwo za równie istotną część naszych działań zmierzających do cyfryzacji procesu inwestycyjno-budowlanego jako takiego. Więc to, co Państwu wyświetlam w tym momencie, jest to, jest to cała sytuacja, którą stworzyliśmy tak naprawdę od zera rozpoczynając pracę w 2020 roku na udostępnieniem do powszechnego użycia portalu strony ebudownictwo w tym momencie znanej jako ebudownictwo wnioski, czyli miejsca. Które pozwalało wygenerować wnioski składane następnie w procesie budowlanym w sposób online. Rok później zostało, została umożliwiona prawna sytuacja, kiedy, kiedy wniosek wraz z załączonym projektem cyfrowym mógł być w taki sposób procedowany i złożony do danego urzędu. Od tego momentu, tak naprawdę. Stworzyliśmy bardzo wiele różnych, różnych systemów, które wyświetlam teraz Państwu w tym momencie na prezentacji. Które, tak w kuluarach, tak to nazwijmy, w ramach codziennej pracy Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego, lubimy nazywać ekosystemem, dlatego, że jest to swego rodzaju ekosystem wzajemnie powiązanych ze sobą systemów, do których wkładane są bardzo różne dane te dane zbierając je w całość tak naprawdę tworzą już w tym momencie znaczną część informacji na temat danej nieruchomości na temat obiektu budowlanego jako takiego i same w sobie są bardzo wygodnymi wygodnym zbiorem informacji pozwalającym na na zapoznanie się choćby z całością informacji na temat stanu technicznego danego budynku, czy też jego szeroko pojętej budowlanej historii. Te systemy w znacznej części są przeznaczone do użytkowania przez interesariuszy, przez obywateli. Natomiast SOPAP, powstający w tym momencie, system do obsługi postępowań administracyjnych, w tym kontekście będzie systemem typowo przeznaczonym dla pracowników administracji publicznej. I chcę Państwu dać kontekst, właśnie czym w zasadzie ten, ten SOPAP jest, i w jaki sposób zamierzamy go użytkować, i dalej szerzej w jaki sposób zamierzamy go rozwijać. W taki sposób, żeby administracja, która odpowiada za, za procedowanie Państwa wniosków, za. Za pracę w, w, w tematyce, która Państwa dotyczy na co dzień, chcemy, naszą ambicją jest stworzenie, danie tej administracji takich narzędzi, które, które pozwalałyby na czystszą, bardziej transparentną pracę, pewniejszą, szybszą przede wszystkim w związku z tym i, i wygodną, i bardziej merytoryczną dla samych pracowników administracji, a w konsekwencji lepszą jakościowo dla państwa. Żeby wyjaśnić kontekst sopabu jako takiego, więc wspomniałem o tych wielu, o tej mnogości tak naprawdę różnorodnych systemów, różnorodnych aplikacji, które udało nam się stworzyć przez, przez ostatnie trzy lata. Nie sposób mówiąc o tym wspomnieć, że tak naprawdę każdy z tych systemów odpowiadał za relatywnie wąski wycinek obszaru szerszego procesu inwestycyjno-budowlanego jako takiego. Czy na, na przykład podejmując próbę cyfryzacji części tego procesu, przeniesienia jej do świata wirtualnego, do rzeczywistości elektronicznej. Z drugiej strony, też się skupialiśmy, jak na przykład w przypadku ECRUBA, czyli Centralnego Rejestru Osób Posiadających Uprawnienia Budowlane, na digitalizowaniu baz danych, które, które samoistnie powstają. W wersji papierowej, tak naprawdę, w świecie rzeczywistym. I było to dla nas jasne, że tego typu obszary są relatywnie łatwymi miejscami do zasiania tego ziarenka cyfryzacji, do rozpoczęcia procesów, to właśnie wprowadzenia części danych do świata wirtualnego, do, do rzeczywistości elektronicznej. Były to małe kroki, tak naprawdę same w sobie mające charakter takich prób stworzenia czegoś więcej, natomiast zawsze, jeżeli tworzyliśmy nowy system, z tyłu głowy mieliśmy to, że w pewnym momencie te dane, które tworzymy, powinny być możliwe do wykorzystania w inny sposób, możliwe do wykorzystania w sposób całościowy umieszczony w jednym miejscu i umożliwiające korzystanie z tych danych przez inne nasze systemy. Możemy mówić tutaj o idei centralnej platformy wymiany danych w obszarze budownictwa. Takiego miejsca w którym całość obsługi danego procesu, począwszy od jej elektronicznego wejścia do danego systemu, tej sprawy, poprzez procedowanie jej wewnętrzne w ramach administracji, po wydanie decyzji, po odpisanie, stworzenie elektronicznego pisma, po zakończenie, po jej archiwizację, cały ten de facto cykl obiegu, Danej sprawy w ramach administracji powinien być możliwy, w maksymalnie umożliwione powinno być po prostu maksymalne przeprocedowanie tego procesu w sposób elektroniczny. I naszą nową i najbardziej poważną, tak naprawdę, próbą stworzenia. Tego typu miejsca jest właśnie system do obsługi postępowań administracyjnych w budownictwie, czyli takie miejsce, które urzędnikowi pozwoli na zapoznanie się z całością tych informacji w jednym miejscu bez konieczności przelogowywania się pomiędzy różnymi systemami i po, poprzez to, to wzajemne powiązanie tych już istniejących systemów stworzymy solidny fundament. Do budowy kolejnych funkcjonalności na tym systemie, do budowy kolejnych, dajmy na to, integracji z innymi systemami. I także sięgniemy dalej w cyfrową obsługę tego procesu niż to sobie wymarzyliśmy tak naprawdę w 2020 roku, kiedy jeszcze nieśmiało ruszaliśmy z tym serwisem e-budownictwo, e który tak naprawdę po, po, pozwalał po prostu na stworzenie wniosku online. Natomiast trafiając na podatny grunt, to był rok, to były tak naprawdę lata, w których administracja jako taka cyfryzowała się w niesamowicie szybkim tempie, państwa potrzeby jako obywateli również wzrastały i wprost na, wskazywały na to, że ułatwianie dostępu do administracji w sposób elektroniczny ma sens. I może się udać w relatywnie małym nakładzie środków i w relatywnie szybki sposób. Przenieśmy się do już aktualnego roku, do 2023 roku, kiedy to SOPAP ruszył w listopadzie tego roku. Ruszył na razie nieśmiało jako projekt pilotażowy, jako taki. Został udostępniony tak naprawdę wąskiemu gronu kilkudziesięciu urzędów miast na prawach powiatu i starostw powiatowych. Natomiast już w tym momencie oczywiście zbieramy pierwsze uwagi, zbieramy pierwsze refleksje. Oczywiście to co chcemy to zbudowanie nie systemu, który dla dla urzędników, tak naprawdę wciąż poznających tę cyfrową stronę tego procesu. Nie chcemy, żeby było to po prostu żmudne narzędzie, kolejne narzędzie do, do żmudnego wypełniania, do, 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 do żmudnej obsługi. Tworzymy narzędzie, które przyspieszy które proces, który spowoduje, że sam proces będzie de facto wygodniejszy. I już te pierwsze uwagi wdrażamy w tym momencie dzięki, dzięki, dzięki zatrudnianym przez nas programistom. Natomiast w 2024 roku, na jego początku, zajmiemy się szerokim udostępnieniem już tej wersji podstawowej systemu. Wersji podstawowej, tutaj od razu zaznaczę, co to de facto oznacza. Wersja podstawowa systemu to taka wersja, to nie jest absolutnie wersja testowa, to nie jest absolutnie wersja demonstracyjna z naszej strony. To będzie wersja, która już w tym momencie, już w, na początku 2024 roku, będzie umożliwiała przeprocedowanie części spraw związanych z, z budownictwem w pełni, w sposób cyfrowy w ramach, w, w ramach danej jednostki. Tym się zajmiemy w roku 2024. Natomiast z racji tego, że, że ta przyjęta metodyka tworzenia tej aplikacji, czyli od wersji podstawowej po dalszy rozwój, tak do tego podchodzimy, będzie to oznaczało w praktyce, że że ten 2024 rok absolutnie nie będzie dla nas finiszem, nie będzie żadną metą, będzie tak naprawdę początkiem dalszej cyfryzacyjnej drogi, która sięgnie w naszych planach przynajmniej roku 2028. I w ramach tej drogi będziemy co chwilę dokładać nowe integracje do systemu, będziemy powiększać funkcjonalności możliwe do, do zaimplementowania w systemie, do przeprocedowania. Tak, żeby stworzyć urzędy, które tak naprawdę będą przygotowane do radzenia sobie z, z projektami przygotowywanymi w pełni w sposób cyfrowy i z projektami, które tak naprawdę z danymi wprowadzanymi w sposób cyfrowy. Mamy świadomość, że jest to wciąż początek drogi, ale mamy ambicje do tego, żeby ta droga przeszła jak najszybciej. SOPAP jako taki stanie się wedle naszych ambicji podstawowym narzędziem pracy dla około 800 organów w całej Polsce. Tutaj wyjaśnię w ogóle to rozróżnienie. Z jednej strony jest administracja architektoniczno-budowlana, z drugiej strony jest nadzór budowlany. Są takie dwa duże, dwie duże odnogi administracji związane z szerokopiętym budownictwem. W ramach administracji architektoniczno-budowlanej są to urzędy miasta, na prawach powiatu, starostwa powiatowe, czy też urzędy wojewódzkie, w ramach nadzoru budowlanego, powiatowej i wojewódzkie inspektoraty nadzoru budowlanego. I my, czyli Główny Urząd Nadzoru Budowlanego, który stoi na szczycie tych dwóch odnóg, w dużym skrócie te odnogi, odnoga administracji architektoniczno-budowlanej dba o to, żeby dany budynek powstał. Odnoga nadzoru budowlanego w praktyce dba o to, żeby budynek, który powstał, się nie zawalił. To jest główne rozróżnienie. Dla obu tych odnóg podstawowym narzędziem pracy y, według naszych ambicji w przeciągu kilku najbliższych lat stanie się system do obsługi postępowań administracyjnych w budownictwie. SOPAP jest y, Tworząc SOPA, sięgamy tak naprawdę do, do przede wszystkim urzędów, które wciąż w tym momencie nie dysponują żadnymi własnymi systemami i w konsekwencji opierają procedowanie spraw wewnątrz na rzeczywistości, na dokumentacji papierowej. W miarę rozwoju systemu. Chcemy od tego radykalnie odchodzić i umożliwiać im przechodzenie do całości procesu, który będzie, będzie docelowo w całości prowadzony w formie cyfrowej. Istotną częścią SOPABu jako takiego są integracje z innymi systemami w momencie startu systemu do powszechnego użytkowania w 2024 roku e, SOPAB będzie zintegrowany przede wszystkim z e-budownictwem wnioski i z RWDZ. E-budownictwo e da sopab możliwość przyjmowania wniosków w sposób elektroniczny. W dużym skrócie będzie się to e, na, na, ten, na tym opierało. Urzędnicy uzyskają bezpośredni dostęp do danych wprowadzanych przez państwa rozpoczynających sam proces budowlany w ramach strony budownictwa wnioski. RWDZ da niesamowitą wiedzę statystyczną, niesamowitą wartość. wartość Obserwowania tak naprawdę danych, ponieważ jest to skrót od rejestru wniosków, decyzji i zgłoszeń, będziemy dużo lepiej rozumieć proces i w jaki sposób się ten proces odbywa poprzez powiązanie RWDZ-u z sopab i właśnie usprawnienie, usprawnienie tej kwestii statystycznej. A w kolejnych latach, tak naprawdę w najbliższym czasie, przewidujemy, Integracja z kolejnymi systemami Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego, czyli z centralnym rejestrem osób posiadających uprawnienia budowlane, z cyfrową książką obiektu budowlanego, czy też z elektronicznym dziennikiem budowy, tak żeby dane wprowadzane do tamtych systemów stawały się dostępne dla urzędnika w ramach systemu do obsługi postępowania administracyjnych w budownictwie. I dlaczego wspomniałem o tym, że będzie to tak naprawdę wstęp do budowy czegoś, czegoś większego? Sam SOPAP umożliwi wkroczenie znacznej części urzędów obsługujących ten cały proces na ścieżkę cyfrową na możliwość wykorzystywania tej ścieżki cyfrowej i danych tam wprowadzanych w sposób istotny. Myślę, że już Państwo czują w, w kontekście też naszego tematyki, oczywiście naszego y, y, dzisiejszego wydarzenia, y, sam SOPAP stanie się istotnym kluczem do wykorzystania BIM-u przez polską administrację. Tak naprawdę proszę sobie wyobrazić kiedy już te, ten rozwój w, wkroczy w kolejną fazę, Będziemy podejmować takie działania, które umożliwią przyjmowanie i procedowanie wniosków wraz z projektami stworzonymi zgodnie z ideami BIM, zgodnie z metodyką BIM. Żeby do tego doszło, musimy oczywiście znaczną część tych urzędów wspomóc nie tylko oprogramowaniem, narzędziami do tego potrzebnymi, ponieważ sam SOPAT w pewnym momencie w planach, ma po prostu w planach to, żeby w pewnym momencie wprowadzać do niego narzędzia pozwalające na obsługiwanie projektów, które powstały w duchu Building Information Technology, i w związku z tym również sprzętowo trzeba będzie te organy doposażać, więc jest to, jest to proces oczywiście rozpisany na kilka lat do przodu. Nie jest jako, taki, jako takie stuprocentowo określone, w jaki sposób będzie się to odbywać, natomiast mamy to z tyłu głowy i absolutnie będziemy dążyć do tego, żeby tego typu, tego typu metodyka mogła być wykorzystywana w ramach pracy administracji związanej z budownictwem. I w związku z tym sam Główny Urząd Nadzoru Budowlanego ma też pewne konkretne miejsce w całym procesie, mianowicie w tym roku pani minister Dorota Cabańska, czyli główny inspektor nadzoru budowlanego, została przewodniczącą grupy roboczej do spraw BIM przy ministrze rozwoju i technologii. Ta grupa pracowała nad tym, żeby przedstawić rekomendacje dalszych działań dalszych działań ministrowi rozwoju i technologii. Te rekomendacje zostały przedstawione we wrześniu tego roku, natomiast jesteśmy pewni, że nie jest to w tym momencie koniec pracy i z pewnością będziemy już w nowej rzeczywistości rządowej chcieli, chcieli stworzyć kolejne miejsce tak naprawdę wymiany tych informacji, tych idei, żeby docierać do administracji centralnej, do przedstawicieli rządu z tymi ideami i Mamy oczywiście na względzie to, że w tym momencie jeszcze administracja budowlana jako taka nie jest w pełni przygotowana do tego typu działań, co też oczywiście będziemy chcieli bardzo szybko nadrabiać w ramach rozwoju systemu do obsługi postępowań administracyjnych w budownictwie. Dobrze z mojej strony to wszystko na ten moment. Bardzo państwu dziękuję. Zapraszam do śledzenia strony Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego. Wszelkie informacje na temat Sopabu, jak również naszych innych podejmowanych działań, jak również naszych działań w kontekście BIM znajdą państwo na stronie właśnie Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego. Zapraszam do śledzenia. Dziękuję i do usłyszenia.